Cześć, witamy bardzo serdecznie. Barbara już wyjada ser, a ser nam dzisiaj będzie potrzebny, gdyż robimy hamburgery, cheeseburgery. Będą one z pysznym wołowym mięsem w środku. To taka specjalna mieszanka do hamburgerów, żeby mięso nie było suche. No i co? To jest nasze kolejne wyzwanie, więc mamy nadzieję, że uda nam się zrobić obiad w 10 minut. Włączamy stoper i jedziemy, co, Baśka? No taki stoper będzie nam mierzył czas. Co ty na to? Dobra? Plan jest taki, słuchajcie, że wrzucimy buły do piekarnika, one będą się podgrzewać, będą się robić chrupiące, potem dodamy ser, zaczniemy od mięcha, będą się robić kotlety, a potem na szybko podsmażymy warzywka na patelni, żeby to nie była taka po prostu sucha buła z mięsem. Słucham? No tutaj, możesz nacisnąć start. Dawaj. Dobra. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ja wcześniej już myłam łapki, tu mam wszystko przygotowane, to jest mięso, dorzucimy pietruchę, witamina C. Ja zresztą bardzo lubię pietruchę. Co my tutaj, aha, olej już sobie wyjęłam, to w takim razie zapalamy tutaj, wlewamy olej i jedziemy, o. Chociaż szczerze mówiąc, do takiego mięsa to chyba olej jest zbędny. Jeżeli robicie hamburgery z mięsa wołowego i jest ono wystarczająco kleiste, to nie trzeba dodawać jajka, a w zasadzie nawet nie można dodawać jajka, bo to nie chcemy mieć kotletów mielonych, tylko chcemy mieć po prostu takie hamburgery porządne. Prawda, Baśkowniku? Dobra, ja tak na szybko teraz zrobię dwa. O, ja powiem Wam, że nie lubię tak się bawić tym mięchem. Zazwyczaj to robię w rękawiczkach, ale dzisiaj nie ma czasu, nie ma czasu, nie ma czasu. Dobra, to jest hamburger numer jeden. Robię takiego fajnego kotleta, wiesz? O, już jeden jest na patelni. O, mamy minutę. Wow, nieźle nam idzie. No, tobie też super idzie. To ty możesz robić takie dzidziusiowe kotleciki, co? Takie duże? No dobra, to tutaj mamy dwa i one się nam będą robić. Okej, ekstra. Widzicie je? Widzicie? Widzicie? Dobra, ja teraz umyję sobie łapki. Już, to poczekaj, to jak zaraz wrzucę na patelnię, wiesz? Albo... No Baśka! Albo możesz je kłaść na talerzyku tutaj. I potem je... Rulonik? Dobra, to rób rulonik. Zabieramy się teraz za warzywka, które będziemy tak na szybko podsmażać. Tak wiecie, ciach, ciach, ciach. Dlatego one muszą być super cieniutkie i do tego posłuży nam, żeby to były takie cienkie paski warzyw, posłuży nam... Chcesz jeść marchewę? To czekaj, to ja Ci zaraz dam. Nie, to czekaj, to ja Ci pokroję, wiesz? O, patrz. Masz taki kawał. Dobra, mamy cieniutkie paski marchewki, o. Jesz też bułę? No to głowa Cię boli. Dobra, to możemy... No, już to nie. Dobra. To samo robimy z pietruchą. No to gryź sobie. Mamy 3,50. Mamy 3,50 i słuchaj. Lecimy, no, walczymy. Dobra, cienko pokrojoną pietruchę i marchewę już mamy. Co mam Ci, skarbeniu, dać? To wiesz co, to ja mam pomysł. Możesz iść umyć ręce tutaj do... wyjątkowo nie w... Nie w łazience, tylko w kuchni. Chcesz? Ale co mam Ci, skarbie, dać? Chusteczkę mokrą? No poczekaj, ha, 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 ha. Nie mamy teraz czasu, Barbara, na chusteczki mokre! Wrzucamy buły do pieca. Wrzucamy buły, wrzucamy buły. Zostawię Ci jedno, możesz sobie chrupać. Dobra, na razie plan jest taki, że wrzucamy same buły i za jakieś 2 minutki dorzucimy ser. Ciach, 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 dobra. Tu się wszystko pięknie robi, elegancko, elegancko.
Basiulka, tylko ostrożnie tam, dobra? Bo tam jest bardzo ciepło. To się podpaliło mi to? Podpaliło. Dobra, tu zwiększamy ogień. Nie, Basieńko, na razie nie mieszamy, wiesz? Bo czekamy, aż te hamburgery się zrobią. Czekaj, muszę im trochę zwiększyć czat. No, warzywka. Tutaj dorzucimy trochę pieprzu do naszych warzywek. Nie, Basiula, wiesz co? Zejdź, kochanie, bo tutaj jest teraz bardzo, bardzo gorąco, wiesz? Bo ja dałam duży ogień, żeby te kotlety nam się robiły. Ile mamy czasu? 6:10, jeszcze 4 minuty. Zobaczę, czy się wszystko pięknie nagrywa. Nagrywa się. Brzydko, ty, brzydko. O, dobra. To już chyba jest ten moment, kiedy mogę przewrócić nasze hamburgery na drugą stronę. One trochę pryskają, więc trzeba uważać. O, przypiekły się. To jest minus takich hamburgerów. Brudna kuchnia. Ale można to też przykryć taką siateczką. Wtedy jest trochę lepiej. No dobra, to zabieramy, bo to już nam nie będzie potrzebne. Ta deska. Możemy tutaj trochę sprzątnąć. Basiulka, ostrożnie z łukusiem, wiesz. A ja mam pomysł. A może dasz łukusiowi tą marchewę, co nie zjadłaś, co? Masz, daj mu marchewę. No dobra, buły się robią, to się robi, tu się robi, no i tyle. Musimy tylko trzymać kciuki, żebyśmy zdążyły. Jest 7:25, 2,5 minuty, to przemieszamy. Te warzywa tak naprawdę, to one wystarczy, że się odrobinkę podsmażą. One właśnie o to chodzi, żeby były takie al dente. Zaraz dorzucimy ser, jest 8 minut, dobra. To na górę bułek proponuję... O, te bułki już też, kurde, są dobre. Basiulka, ostrożnie z łukusiem, dobra? Basia! No właśnie, to się tak zawsze kończą się te zabawy z psem. Chodź, skarbeniu, siadaj. To się tak zawsze kończy, Rybciu. A mama mówi, a mama prosi. A mama mówi i prosi, żebyś nie zaczepiała. Dobrze, nic się nie stało. Zaraz naklejmy. Jak tam nasze kotleciki? Dobra, damy im tutaj jeszcze trochę więcej. Dobra, słuchajcie, zostało 30 sekund. Powiem wam, że wszystko jest super, bo myszko, już. Chodź, tylko powiem jedną rzecz. Zostało 30 sekund, kotlety już są prawie gotowe, warzywa są gotowe, ser się roztopi, to jest kwestia kilkunastu sekund, 10. Więc uważam obiad challenge nasz za zaliczony. Piąteczka. No i w związku z tym, że tu tragedia, to zajmiemy się Barbarą i zaraz wam pokażemy, jak te hamburgery się prezentują. No i już, myszeczku, już. Sytuacja opanowana, jest plasterek, jest ekstra, nic się nie stało. Łoki po prostu zawsze tak Baśkę drapnie pazurem, no i to się kończy aferą. Nasze hamburgery są gotowe. Basiu, czy ty chcesz taką pastę tutaj na jedną część buły, czy nie? Nie? Ja sobie posmaruję, żeby ta buła nie była taka sucha. Mamy taką pastę z pieczonej marchewki. Poczekaj, Basieńko, dorzucimy jeszcze tutaj warzywka, tak, do środka, hopla. Ciach i zamykamy bułę. Ciach. No i proszę, jest. Smacznego. Daj suba, będzie fajnie.